Cześć, ja jestem Imperius i witam was w Gothic 2 Noc Kruka. Dokąd my się udajemy? Do Laresa, zdaje się. On ma nam pomóc wybrać, do której gildii mamy dołączyć. On mi nie musi pomagać, bo ja już wiem, do której dołączę. Do tej, co chcę. Więc, no ale jeszcze nam da nam taką jakby propozycję. Więc się zgodzimy, bo można zarobić dużo kasy na tym. Więc co zrobimy? Lares! Hey. Ty stary draniu! Bum! Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Naprawdę sądzisz? Dobra, pierw to. Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Tak jakby brakowało. Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Wszystko, co się słyszy. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? Magów Ognia. Magów Ognia. Watras pewnie się tego nie spodziewał. Inaczej by cię do mnie nie przysłał. Jeśli chcesz się dostać do klasztoru, to będzie cię to kosztować. Nie pozwolą ci wejść do środka, jeśli nie opłacisz daniny. Tylko Watras może coś z tym zrobić. Musisz z nim pomówić w tej sprawie. Ty też masz coś z tym pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Finansowo. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Tak, wiem, gdzie to jest. Ale jeszcze bym coś chciał. Ale to potem. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra, potem do ciebie wrócę i pójdziemy razem, ale to potem. Wiecie co, mi się wydaje, że ja mam za głośno ustawiony mikrofon. Ja zrobię cięcie i zaraz do was wracam. Na szczęście wszystko było w porządku, taki fałszywy alarm. Więc idziemy do tego Lechmara. Wyciągniemy od niego tyle kasy, ile się da. Chyba najwięcej się da tysiaka. Więc weźmiemy od niego tysiaka. Ile chcesz? Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne. Ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. 1000. 1000 sztuk złota. Chyba nie masz zbyt równo pod sufitem. Dam ci 100. Co? Pamiętaj, jutro chcę je z powrotem. Ciebie chyba poje... Zaraz. Wczytujemy, idziemy jeszcze raz i biorę 200. Co za wredny człowiek, no. Przecież bym mu... No dobra, nie oddałbym mu, bo Lares miał z nim pogadać na ten temat. Co za wredny... ćpun. Ja bym to oczywiście. No ja nie mogę, co za człowiek. Dobra, wolę to 200 niż to 100. Dawaj. Co słychać? Przewiniemy. Bo już co gadaliśmy, 200. 200 sztuk złota. To sporo pieniędzy. Jutro masz się tutaj zjawić wraz z moim złotem. Jasne? Nie. Ale dobra. Czyli idziemy do Watrasa, bo on ma nam pomóc dołączyć do magów wody. Co prawda nie... magów wody, do magów ognia, sorry. Co prawda jeszcze do nich nie dołączymy, jeszcze mamy czas. Ale to oczywiście zrobimy w przyszłości. Przydałoby się pójść pozbierać to zielska dla Konstantina, żeby zostać jego czeladnikiem. Ale pierwszy jeszcze z nim pogadamy.
Larys wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do klasztoru magów ognia. Taki jest twój wybór? Ścieżka ognia? Owszem, mam zamiar zostać magiem ognia. O ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Larys wspominał, że w celu przystąpienia do klasztoru trzeba wnieść jakąś daninę. Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem magiem wody. Znam jednak dość dobrze maga ognia imieniem Daron. Z reguły zbiera datki w pobliżu targowiska. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. Powiedział mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Sprawa jest dla niego bardzo ważna i z pewnością wesprze cię, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. Warunek jest jednak jasny. Musisz dowieść swej wartości. Dobrze, tej misji to ja nigdy nie robiłem z tym posążkiem jakimś od tego Darona, ale idziemy z nim pogadać, on chyba jeszcze tutaj stoi. Mam nadzieję, bo już jest noc i wszyscy zazwyczaj idą spać. Znaczy zazwyczaj, tak zawsze jest. Stoi tam? Tak, to on. To pogadamy z nim. Tej misji nigdy nie robiłem w tej grze. Chwila. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Nie wiem. No, co jest? Wat raz! Okłamałeś mnie, tutaj nie ma takiej opcji dialogowej. Mag ognia z targowiska Daron pomoże mi wstąpić do klasztoru, jeśli odzyskam dla niego mały posążek, który mu skradziono. No, dużo mi to mówi. Gdzie jestem zaginiony człowiek z opaską na oku, mago, nie mamy żadnych pobocznych na razie misji. Chwila! Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. Może to? Muszę porozmawiać z paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. No i oczywiście dla nas, magów ognia. I tu wkraczasz ty. Ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Brzmi strasznie. Tak. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami i wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. Dobrze. O! Słyszałem o posążku. Podobno go zgubiłeś. Powiedzieć ci o tym mogła tylko jedna osoba. Mag wody, Watras. Dokładnie, tak było. Na czym polega problem? Z kontynentu wysłano do klasztoru cenny posążek. Niestety do tej pory tutaj nie dotarł. Statek został napadnięty? Nie. Posążek został bezpiecznie dostarczony do Korinis, gdzie osobiście go odebrałem. Niestety podczas transportu do klasztoru dostał się on w ręce goblinów. Nie patrz tak na mnie. Nawet magowie nie są nieomylni. Jesteś żałosny. Jak mogłeś... Gobliny cię okradły, tak? Żałosny. Po prostu... No. Gdzie straciłeś żal. Ten posążek? W pobliżu gospody Orlana. Szedłem właśnie do klasztoru i... Chyba wiem, gdzie. Próbowałeś odzyskać posążka? Oczywiście, że próbowałem. Przeszukałem całą okolicę. Niestety, bezskutecznie. Mam już dość informacji. Znajdę dla ciebie ten posążek. Niech cię Inos chroni od niebezpieczeństw czyhających poza bramami miejskimi. Tak, tak. Kurde, no nie sądziłem, że tak daleko trzeba będzie iść. Poza tym na moim poziomie...
to ciężko będzie. Tam jest chyba czarny goblin też. Więc... Co mogę dla ciebie? Szukam pokoju. Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Ile kosztuje nocleg? Absolutnie nic. Jej. Paladyni opłacają noclegi dla wszystkich przyjezdnych. A więc mogę tutaj nocować za darmo? Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Dziękuję, dziękuję. To idziemy na górę. Ciekawe, bez co tutaj robią te drzwi. Ciekawe, co jest za nimi. Nie, żebym nie wiedział, no ale... Dobra, prześpimy się i... Przydałoby się pierw zostać czeladnikiem Konstantina. Trochę zarobić może. A potem dopiero... pójść... Pracuję niemal przez cały dzień. Po ten posążek. Dobra, wyjdziemy z miasta. Mamy jeszcze wiele misji w mieście. Okej, tutaj podobno gdzieś można... Smoczy korzy. Właśnie. Jakie my mamy... Czego nam brakuje? Ognista pokrzywa, ogniste ziele. I czego nam tutaj brakuje? Ognisty korzeń, tak. Ognisty korzeń, tutaj możemy gdzieś go podobno znaleźć. Kurde, ja nie umiem walczyć z potworami. Znaczy nie, że nie umiem, znaczy może być ciężko. Powiedzmy sobie szczerze. Ej no, nie sądziłem, że ktoś mi pomoże. No chodź, patrzywa bez. Ej, zostawcie mi mój exp. Nie, no, kolejne bydle załatwione. Ty chu. Ognista pokrzywa. Co za wredny człowiek. Zabrał mi 40 expa. 40 punktów doświadczenia. Przecież to jest dużo. Co? Czy to był ognisty korzeń, to co ja właśnie tlałem? Chyba tak. Więc dobra, sprawdźmy jeszcze raz, co mamy. I się skupmy. Gobliny, jagody, leśna jagoda, leśna leśnicza, korzeń leczniczy, ognista pokrzywa, ognisty ziele, ognisty korzeń. Polna jagoda, zębate ziele i smoczy korzeń. I luknijmy na listę. Roślina, ziele, korzeń, ogniste ziele, korzeń, gobliny, jagody, smoczy, korzeń, zębate ziele, rdest polny. Tego wcześniej nie zauważyłem. Rdest polny. Gdzie to można zdobyć? Znaczy gdzieś tutaj, bo tutaj podobno dało się zdobyć wszystkie, oprócz właśnie tego tam królewskiego szczewu, czy jakkolwiek to się tam nie nazywa. Tutaj rośnie ogólnie rzecz mówiąc wszystko. Podobno. Tutaj mamy koszary. Ognista pokrzywa. Tutaj były chyba kletoszczury, z tego co pamiętam. Tam jest olbrzymi szczur. No, może tutaj nie było kletoszczurów, może tutaj były tylko olbrzymie szczury. Kto wie? O kurde! O, wow! No patrzcie, jak unikają! Jo, pierdolę, co to jest? Haha, i co? Takie dobre się wydawałyście, tak? Co my tutaj... Biały... Mamy rum, ludzie! Wiecie, jaki dobry jest rum. Podobno. Nie, żebym coś o tym wiedział. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Zardzewiały topór. To jest chyba broń dwuręczna. My idziemy w broń dwuręczną. Nie wiem, czy to już wspominałem. Ale nie mamy tyle punktów siły, więc... Masz głupi olbrzymi szczur. Poległeś. Dobrze.
Szukamy różnego rodzaju zielska. Musimy znaleźć rudest polny. To znaczy... no tak, tutaj musimy znaleźć tylko rudest polny. Chrząszcze. O, na tym można tak expić. Haha, nas nie atakuje. Jest beznadziejne. Znaczy w sensie, że ma mało życia. I dostaje nam, i daje nam to aż 10. Znaczy aż 10, tylko 10, ale... Jak na potwora, który nic nie bije, daje nam tyle doświadczenia jak owsa. Tylko owsa jeszcze umie uciekać i ma chyba więcej życia. A jednak tam są kretoszczury. Tutaj gdzieś jest jaskinia, z tego co pamiętam, i tam jest topór orka. To się nam może przydać. Nie żebyśmy my to nosili, ale ktoś może to chcieć. Tak podejrzewam. Jezu! Jezu! Nie dam się tak łatwo. No, to był dosyć bardziej wymagający przeciwnik. Ja już mówiłem nieraz, nie umiem walczyć z potworami w tej grze, więc... Więc za każdym razem, jak walczę z jakimś potworem, to najprawdopodobniej dostanę ciosa. Rdest polny, no cholera. Jakoś tego nie mogę znaleźć. Niebieski bez. A gdzie ten rdest polny? No cholera jest. Nie ma. Pamiętam, że to jest chyba... to jest... Wiem, gdzie to chyba można znaleźć. To jest dosyć rzadkie ziele chyba. Znaczy, bo jakby nie było rzadkie, to byśmy to raczej mieli już. Ale chyba wiem, gdzie to można zdobyć i to jest gdzieś tam... niedaleko farmy Lobarta, tam już byliśmy. Pełno niebieskiego bezu. O. Tutaj jest ta jaskinia, tutaj jest orkowy topór, na szczęście nie ma orka. Ale jest olbrzymi szczur! Okej, okay. Zardzewiały krótki miecz. Jest, lekki orkowy topór, dobrze. Tam dalej są bandyci, z tego co pamiętam. A z bandytami nie będziemy walczyć sami, na pewno nie. Zabijamy chrząszcze. O, traf. Dobrze. Dobra, anyway, let's go. Może jeszcze znajdziemy jakoś ten odlet spolny. Przypadkowo się trafi. Kurde, no nie zapowiada się, żebyśmy go tutaj znaleźli. Ja tego na pewno nie mam. No jednak dosyć ciężko zostać czeladnikiem Konstantina. Znaczy najłatwiej to chyba tego kowala. Poza tym ten, jak się pracuje dla tego kowala, to bardzo łatwo można zarobić. U niego właśnie. Dupa, tutaj nie znajdziemy tego. Ale... wydaje mi się, że wiem, gdzie to można znaleźć i jak ja tam będę szedł, to zrobię cięcie, bo to dosyć daleko, a nie chcę przedłużać odcinka. Nie idziemy jakby w żadne nowe miejsce, idziemy niedaleko, idziemy do farmy Lobarta, tam gdzie pracowaliśmy w trzecim odcinku, chyba tak, czy tam drugim, już nieważne, więc zaraz wracam. Jesteśmy obok tego kręgu, problem jest taki, że są tam dwie polne bestie. Tutaj jest przycisk, ale to na, przyszłość dopiero. Tak kombinuję, jakie... Tutaj jest rdes polny. Okej, okay, mamy rdes polny, jeszcze... co my tam mieliśmy? Królewski szczew. Tak? Tak to się nazywało? Chyba tak. Tylko gdzie to cholera może być? O! Nie! Fuck! To nie to.
obejdziemy te polne bestie. Może to tutaj, bo tutaj jest jakiś cmentarz. Gobliny, jagody tam jakieś. O, tutaj jest kamienna tabliczka nawet. Stara? Nie, zwykła kamienna tabliczka. O, jest szaf królewski, fuck yeah! To idziemy zostać czeladnikiem Konstantina. Mamy już raczej wszystko z naszej listy. Więc możemy bezpiecznie do niego iść. Chyba bezpiecznie, jak nas tutaj nic nie zaatakuje. Więc idziemy. Hop. Zrobimy tutaj takiego parkoura przez płot. Epic. Cholera. Wszędzie są te polne bestie, one są potężne na początku tutaj. Szczególnie dla mnie, bo ja nie umiem walczyć z tymi potworami. Okej. Jest bezpieczne miasto. No, zależy dla kogo bezpieczne. Znaczy dla nas tutaj w sumie wiele niebezpieczeństw nie ma, ale czeka taki bardzo niebezpieczny gościu w tym mieście, na nas poluje, bo jego kolegę do paki wsadziliśmy, ale nie będę wam spoilerował za dużo. Tutaj jest reszta mistrzów wielkiej, bo to jest dzielnica mistrzów jakaś. I Konstantino jest jednym z mistrzów, więc Konstantino, mam wszystkie rośliny, jesteś ze mnie dumny, powiedz to. Jeśli chodzi o te rośliny... Powiedz to. Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, to nie... Mam wszystkie rośliny. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Nie. Na Adanosa! Wszystko tu jest! Kto wie? Może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. Mogę teraz zostać twoim czeladnikiem? Jeśli chodzi o mnie, to tak. Harad twierdzi jednak, że nigdy wcześniej cię nie widział. Bosper jeszcze cię nie zna. Torben nie wie, kim jesteś. Mateo mówi, że nigdy wcześniej nie widział cię w swoim sklepie. Aby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta, musisz mieć zgodę co najmniej, czyli powinieneś Okej, czterech. Czyli mamy już jednego Konstantina, zgodę. Harada to dostaniemy chyba bez problemu, bo mamy ten orkowy topór, on chyba właśnie tego chce. Hej, ty! Szukam pracy. Przydałby mi się. Ale nie o to chodzi, nie dla ciebie. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Nie o ciebie Umiesz chodzi. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie o to chodzi. Kiedy mogę zacząć? O. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiesz. Umiem dużo. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. No ale... Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na... Ale ja nie chcę... Nie chcę być u ciebie czeladnikiem, ale dobra, przyniosę ci tą broń. Zaraz wracam, na pewno spotkam jakichś orków. Jestem. Stary, było ich 5, dosłownie. Czego chcesz? Było ich 5, ale rozwaliłem ich. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać.
Jestem pod wrażeniem. Stary, ogólnie to wpadłem w pułapkę. 5 orków byłem otoczony, ale zrobiłem fujo, buch i wszyscy padli na hit. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Jesteś dobrym człowiekiem. Wiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze tak przez ja. Jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. Czyli Brian nie jest silny, tak? Anyway, mamy już zgodę 2 mistrzów. To do Bena tego gościa można zdobyć łatwo zgodę. Może zdobędziemy. Hej, ty! A, nowa twarz! Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Chcę zostać czeladnikiem. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak. Cóż, jeśli o to chodzi, to modlę się regularnie. Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Spoko, dzięki. Spoko może być. Ale to już wszystko chyba w następnym odcinku. Nie wiem, ile to już trwa, ale wydaje mi się, że wystarcza. Znaczy, że może być. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku zostajemy czeladnikiem Konstantina. Już na 100%. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Nara. Co to było? Cześć.